Państwu chcielibyśmy dzisiaj zaprosić na wirtualny spacer. Wirtualny spacer po szczególnej wystawie pod tytułem Jan Paweł II autorstwa pana Janusza Kawałko. Dlaczego szczególny spacer? Otóż dlatego, że dotyczy ziemi zamojskiej, dotyczy Zamościa i wizyty Ojca Świętego tutaj w naszym mieście. I pan Janusz jest tą osobą szczególną w tym całym wydarzeniu, ponieważ uczestniczył, miał okazję uczestniczyć na wszystkich etapach obecności papieża właśnie podczas tej wizyty. Panie Januszu, bardzo proszę, niech pan nam zdradzi kulisy tej wizyty i jak to się stało, że pan się znalazł tak naprawdę od momentu, kiedy Jan Paweł II wylądował na lotnisku, aż po mszę świętą, którą sprawował w Może zacznę od tego, że jestem zaszczycony, że mogę przyjąć zaproszenie i zostałem zaproszony przez panią dyrektor, ale także zespół osób znajdującym się w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu na wystawę poświęconą Ojcu Świętemu, jaką złożył tą wizytę 12 czerwca 1999 roku na naszej ziemi. To było wydarzenie szczególne dla naszego miasta, bowiem od lat czyniono starania, żeby Ojciec Święty podczas swojej wizyty zawitał tutaj na naszą ziemię. Pamiętam dzień 5 bodajże stycznia 1999 roku, kiedy od ordynariusza ówczesnego diecezji zamojsko-lubaczowskiej księdza profesora Jana Siódmego otrzymałem informację, że nadeszła wiadomość z Watykanu, że Ojciec Święty podczas pielgrzymki wybrał również Zamość. I od tego czasu zaczęły się ogromne przygotowania do tego wyjątkowego święta, jakie miało się zdarzyć w czerwcu, 12 czerwca. Wówczas pomyślałem, będąc dziennikarzem, a także dyrektorem oddziału kurierowskiego Zamościa, że warto śledzić wszystkie przygotowania, nie tylko te duchowe, ale także te infrastrukturalne, nazwę tak, do powitania szczególnego gościa na naszej ziemi. I to sprawiło, że za zgodą ówczesnego redaktora naczelnego Kurii Europejskiego miałem okazję cyklicznie prezentować to na mała kuriera, te wszystkie zdarzenia, te wszystkie przygotowania zarówno i medyczne, i techniczne, i infrastrukturalne w Zamościu, ale także też te duchowe. Mimo że miałem dwóch fotoreporterów, otrzymałem zaproszenie, żeby również taką możliwość, żeby być również na lotnisku, na starówce, na trasie przyjazdu, ale także na miejscu celebry. Mimo że miałem dwóch fotoreporterów, pożyczyłem od przyjaciela mały aparacik, który miał świetną ogniskową. Pomyślałem sobie, że będę miał dla siebie takie fajne jedno zdjęcie, chociaż osobiste, kiedy Ojca Świętego spotkam, zobaczę bliskę z bliskiem. I proszę sobie wyobrazić, że ten aparacik spowodował, że zrobiłem ponad 120 zdjęć całej trasy. Byłem jedynym dziennikarzem, który miał właśnie te zdjęcia, począwszy od wylądowania Ojca Świętego, aż po miejsce celebry. Chciałem tutaj, za nami właśnie jest tutaj taki moment, kiedy biskup ordynariusz, ksiądz profesor Jan Siódma jako pierwszy wita na ziemi zamojskiej Ojca Świętego. To był szczególny moment i też długo opowiadać, jak to się stało, bo jak widzicie Państwo, ochrona była bardzo duża i znalazłem takie bardzo przez ułamek sekundy miejsce, żeby to zdjęcie zrobić, które później przesłałem do kilku redakcji, które były publikowane. Ale także znamienne jest to, że właśnie Ojca Świętego na lotnisku w Mokrem witał ostatni ordynat, 16 hrabia Jan Zamojski. Tutaj za pani z tyłu jest właśnie biskup Jan Siódma, ale także Jan Zamojski z wnukiem Andrzejem, którzy oczekując na Ojca Świętego wymieniali kilka zdań, ale też rozmawiali o
tym wielkim wydarzeniu. Chciałem powiedzieć, że żeby nie przedłużając, chciałem powiedzieć, że to był wyjątkowy czas, wyjątkowe wydarzenie. Dlatego też te zdjęcia, które tutaj są, bardzo bym chciał, aby były inspiracją, powrotem do tych przeżyć, naszych wszystkich przeżyć, bo nie są to tylko moje, Państwa przeżycia, ale wszystkich mieszkańców miasta Zamościa. Wszak Ojca Świętego, przypomnijmy, według różnych danych, ale witało około 300 tysięcy mieszkańców miasta, regionu, Polski, ale też byli goście z zagranicy, również ze wschodniej granicy, co jest uwiecznione również na naszych zdjęciach. Kiedy prezentowałem tę wystawę w innej galerii, gdzie zostałem zaproszony, również wiele osób przychodziło ze swoimi wnuczętami, ze swoimi córkami, synami i wspominali to spotkanie, te przeżycia i wyszukiwali się w tłumie tym wielkim, który został uwieczniony na tych fotografiach i mówili właśnie, jesteśmy tu i dzielili się tymi wielkimi przeżyciami, które w ich sercach pozostały do dzisiaj. Ja mam taką nadzieję, że ta wystawa sprawi, że również wrócimy do tych wspomnień, bo te wspomnienia są niezwykłe, zwłaszcza, że w homilii, którą Ojciec Święty Jan Paweł II głosił podczas wizyty w Zamościu, jest dużo piękna, dużo dobra, dużo troski o ojczyznę, dużo troski o małą naszą ojczyznę, bo mówił bardzo dużo o naszej ziemi, o ziemi zamojskiej, o umęczonej ziemi zamojskiej. Zwrócił się również do rolników, mówił o pięknie tej ziemi, ale też mówił o tym, co aktualne dzisiaj jest na świecie, o ochronie ziemi, o ochronie ekologicznej ziemi, o troski o Matkę Ziemię, którą Stwórca nam dał. Tak dokładnie jest zapisane w jego relacji, w jego homilii, którą zawarłem właśnie w tej publikacji książkowej, jako jednej z dwóch, które napisałem podczas, tuż po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II. Więc będę zaszczycony, jeśli Państwo zajrzą tutaj i Pani Dyrektor i Państwo pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu będą przewodnikami po tym salonie wystawienniczym i wrócimy do wspomnień, do tych przeżyć, które dzisiaj dociera nas ksiądz. Aby ta nauka i te przekazy, jaką doznaliśmy podczas słów i wizyty Ojca Świętego w Zamościu, były ciągle dla nas aktualne, bo to jest, jak już często się określa, jeden z najwybitniejszych Polaków, jakie możemy mieliśmy w historii naszej ojczyzny, ale także jeden z najwybitniejszych postaci, jaka odwiedziła Zamość w historii 440-letniej, wówczas 420-letniej historii miasta Zamościa. Ja dodam tylko, że wystawa, która jest tutaj w naszej galerii, którą chcemy prezentować online, ale która jest też fizycznie do obejrzenia na miejscu, będzie można ją podziwiać, wrócić wspomnieniami do tamtego czasu, do końca roku kalendarzowego i serdecznie na nią zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.